Siema wszystkich. Nie da się streamować, jak jest tak widno na dworze. No to przecież jest śmiech na sali. A to kurwa, dykty ciężkie obijają się. Dobra, no ale serio jest. No jest kurde, widno na dworze. Jestem. Dobra, dajmy tak o. To 1500 osób zaraz. Oczekuję, że 1000 łapek bijemy o tak o. Chyba, że nie chcecie telefonów dzisiaj. Nie chcecie telefonów? Dobry wieczór. No dzwonię w sprawie woreczków na mocz. Aha, tak, aktualne. Wie pani co, jestem zainteresowany. To jest 6 zł za sztukę, czy za całą jakby komplet tych woreczków? Jak to było? Tak, za komplet. Za komplet. No dobrze, no to ja coś to wezmę. Ja je zaklepuję, o tak o. Dobrze, ale będzie pan chciał z tą przesyłką, czy odebrać osobiście? A może właśnie, a mogę pani w kopercie wysłać, czy... To znaczy, no to wtedy trzeba by było zrobić przelew na konto i opłacić koszty przesyłki. No dobra, to nie ma problemu, mogę wysłać przedpłatę. Mhm. No. Ale no. Nie chciałby pan z tą przesyłką OLX, bo to będzie dla mnie troszeczkę prostsze ze względu na... A to może być, może tak? Być, no. No to tam proszę kliknąć kup teraz i ja już to dalej będę przesyłać i pakować i wysyłać. Dobra, a może być. Tylko powiem mi pani tak, nie wiem czy pani się zna, ale właśnie chcę kupić od pani te woreczki, bo zauważyłem, że ostatnio jak sikam, to takie jakby na dnie muszli są takie takie białko, jakby taka pianka się robi. I właśnie nie wiem, czy to jest powód do niepokoju, czy to jest normalne. Ale jakaś taka, znaczy na dnie nocniczka jakaś taka pianka? No taka pianka normalnie, tak lekko buzuje, jak tak, wie pani, a tak leciutko, no nie, właśnie, czy to jest zbyt mocny strumień, czy to jest białko w moczu? Wie pan co, no ja się nie spotkałam z białkiem w moczu, więc no nie wiem jak wygląda białko w moczu, natomiast no... No taka piana po prostu, no ja to mówię białko, ale to jest taka piana, wie pani o co chodzi. No ja rozumiem, ale ta piana potem się, że tak powiem, osiada, ona się miesza z resztą moczu, czy ona zawsze zostaje taką pianą? Znaczy na dnie kibla ona tak jakby się na tych ściankach, na tych ściankach się jakby tam, tylko na ściankach, nie, zostaje. Nie wiem, wie pan co, ja się z czymś takim nie spotkałam i no, trudno mi powiedzieć. Naprawdę, trudno mi powiedzieć. Jeżeli, że tak powiem, nie ma ten mocz i chyba jakiegoś takiego innego zapachu, to powinno być wszystko w porządku. Nie, właśnie ja dobrze się nawadniam, praktycznie ten mocz jest przezroczysty, ale właśnie zostają takie jakby takie białe te takie bąbelki, takie bul, nie wiem jak to nazwać. Ja tak mówię właśnie, tak wie pani, tak profilaktycznie. Ale wie pan co, bo te woreczki to są dla dzieci, żeby jeżeli się ma problem, czy jeżeli jest problem, żeby pobrać dziecku mocz do nocniczka, no to się dzieciom te woreczki zakłada. To nie jest dla dorosłych. No tak, no ale tam wiadomo, że jak tam przecież włożę naganiacza, no to nie, tam 2 litry przecież nie będę sikał, tylko tam... 2 łyki dla chwili artylistyki, nie? Tam, żeby tylko coś było no dobrze, do analizy. No to, ale w tych woreczkach się nie daje moczu do analizy. W tych woreczkach te woreczki służą tylko do pobierania, a później trzeba do analizy dać w takim kubeczku. A to w takim właśnie plastikowym nie można? W takim woreczku nie, bo on nie jest szczelny. On tylko służy do tego, żeby pobrać dziecku mocz. Przykleja się, jeżeli dziecko nie korzysta z nocniczka, tylko do pieluszki, tylko sika do pieluszki, no to się przykleja ten woreczek i wtedy zamiast mocz do pieluszki trafia do woreczka i z tego woreczka się przelewa do kubeczka takiego plastikowego i daje się w kubeczku do analizy. Ten woreczek nie jest szczelny. Powiem tak. No tak, ale powiem pani szczerze, że no też głupio tak mówić takie rzeczy przez telefon, ale no kurczę, jakiegoś penisa tam nie mam za dużego, bo mam niespełna 19 lat, no to tam
Wiesz, panie, słuchaj, 14 cm tam wsadzić naganiacza, tam żeby tylko tam przenieść to do laboratorium, to też by było normalne. No nie, nie da rady. Mimo wszystko nie da rady. No dobra, no to dobra, no to dobra. Zastanowię się, najwyżej się dogadamy na wysyłkę pocztą do paczkomatu i tyle. Pocztą nie przychodzi do paczkomatu. Do paczkomatu przychodzi impostem. No to może być impost, ja tam się nie znam. Ważne, żeby właśnie kurę nie przynosił, tylko żeby... Przyszło do paczkomatu. No, do paczkomatu. To proszę tam, no to proszę sobie tam kliknąć te opcje, wybrać sposób dostawy i już potem będę wszystko wysyłać. Dobra. Dobrze, o! Dobrze. To no. Tak, to dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia. Dobrze, do widzenia. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie korepetycji z języka rosyjskiego. Tak. Pani jest Polka, Rosjanka? Ja jestem Polką. A, dobrze. No to jestem zainteresowany wstępnie. Tak. No, powiem pani tak, może jakie ma pani jakby na najbliższe parę dni albo na najbliższe tygodnie jakieś wolne terminy? A pan sam jest Polakiem, przepraszam? Tak. No pan taki ma akcent, trochę wschodzi. O! Ja się zastanawiałam. O! No może. No może to dobry znak. No, pan no bo wie pani co? W ogóle jaki poziom pan języka reprezentuje? Ja ci dyszkę daję, ja ci laskę potargaju. Czyli taki, aha, można powiedzieć, byłem, wie pani co, byłem kierowcą, jeździłem tam na wschód, tam Ukrainę i tak dalej, to właśnie takie znam, jakby, no takie powiedzenia, o. Czy to byłoby tak bardziej od podstaw, tak? No to takie bardziej od podstaw, bo mówię pani, na przykład znam tylko język z tego, że tam jeździłem i że na przykład jakaś tam kobieta, na przykład, no wiem, że to jest śmieszne trochę, ale na przykład o tam, że loda robiła czy coś, ale to były takie, jestem singlem jakby, no tam jakieś tirówki czy coś, ale nie w tym rzecz. Chcę nauczyć się lekko języka, dlatego że mój przyjaciel z Rosji, Siergiej, jakby założę swoją firmę transportową i jakby będę jeździł bardziej w głąb Rosji i już ten język muszę mieć bardziej poszlifowany. Będę też w Polsce i tak dalej, ale tam Białoruś, Rosja, tam będą jakby dłuższe trasy. Jak wie pani, jak pojedzie się dalej w Rosję, no to im dalej w las, no to trzeba, już tam zero jest języka innego niż rosyjski, tak? Dlatego chciałbym ogarnąć w miarę te podstawy takie. Dobrze. A w jak szybkim czasie pan oczekuje te podstawy ogarnąć? No nie wiem, zależy jak tam się dogadamy, no bo nie, dwa razy w tygodniu można by się spotkać, tak? No więcej to może być ciężko, no maksymalnie trzy razy. No dobra, no to możemy zacząć w przyszłym tygodniu. Czyli na przykład od kiedy? Od wtorek, środa, czwartek? Gabriel Pajon, 5 złotych. Nie, no, akurat teraz mamy tak jakby, no miesiąc i nic nie będę robił, więc jestem codziennie dostępny. Teraz ten miesiąc, tak? Czyli do No to co, to może wtorek na przykład i piątek? No może być. Wtedy po ile godzin byśmy robili? No ja myślę, że tak jednorazowo, no pewnie od godzina 15 minut. Zależy jak to pójdzie, nie? No nie wiem, no ja w ogóle tak... dawno, ja w ogóle przyznam panu, że ja dawno nie udzielałam takich korepetycji od podstaw, bo ja bardziej konwersacje, nie? No tak, no co nie wiem. Musiałeś trochę przygotować. Nie, no to nie ma problemu, ja akurat jestem taki komunikatywny, tak jak pani słyszy, więc nie ma problemu, tylko chodzi właśnie, żeby załapać takie podstawy, żeby się dogadać, tak jak podstawowe rzeczy tam. Chodzi głównie o transport, nie wiem, jakieś tam jedzenie, hotel, spanie, nie wiem, jakieś tam impreza, coś tam, wie pani, takie podstawy, żeby być obcykany w tym, bo czasami do szomy doprowadzają, jak oni tam pierdoczą po rosyjsku, a wie pani jak jest. A pan tak też chce poznać podstawy gramatyki, czy tak właśnie bardziej... Nie, no... Gramatyki to akurat nie potrzebuję, bo ja tam nic praktycznie nie muszę pisać, ja tylko muszę rozmawiać z nimi. Okej, dobra.
ale umówmy się, tak jak mówię, wtorek przyszły, czyli to będzie który? 21. Może być 21 piątek. A powiem pani tak o... Nie piątek, tylko wtorek. A, wtorek, dobra. A powiem pani tak, no, żeby zweryfikować, bo już nie raz się na oszustw na Oliksie, że pani na serio potrafi jakby rozmawiać po rosyjsku, czy to jest jakieś... No, da, ja очень хорошо разговариваю по-русски, потому что я жила в Москве много лет, так что нормально. Что ты сделала? Вам? Что ты сделала? Что ты сделала? Что ты сделала? Я не понимаю. Я тебе дышку даю, ты мне ласку поторгаю. Tego wrażenia ja nie znam, szczerze mówiąc. To chodzi o to, że ja 10 zł daję. No, to chodzi o to, że ja 10 zł daję, to właśnie to jest taka gwara kierowców. Wie pani, aukę o co chodzi? Trzeba robić. Pan to strasznie przerywa. No nie, to chodzi o to, że jest, mówię, że to jest taka gwara kierowców, że 10 zł dajesz i że tam... No chodzi o to, wie pani, o co chodzi, o prostytutki, bo kierowcy często mają taką jakby... No wie pani, o co... ja pana nie będę uczyła chodzenia na prostytutki, przykro mi, nie znam wyrażeń związanych... Nie, no ja ogólnie coś, w razie co przepraszam, tylko chodzi mi o to, że kierowcy mają na CB Radio, jak sobie jeździmy, to jest takie powiedzenie, że... Że na przykład Rosjanka mówi, co ty dajusz, a i właśnie podjeżdża polski kierowca, mówi, że dyszkę daju, ty mi laskę potargajusz. I tu mówię, że to jest takie powiedzenie, nie? Tak jakby wśród trackerów, kierowców, o. No dobra, do rzeczy. No do rzeczy, no tak o. No to dobra, to możemy się wstępnie... Na wtorek, tak? Wstępnie możemy się umówić na wtorek i... Mhm. I no i tyle, po prostu. No, na którą godzinę mniej więcej? Rano, wieczór? Mi obojętnie, jak tam pani pasuje. No to możemy tak na wstępnie na 12, może być? Może być na 12, no. Dobra, no to proszę się odzywać tam. Dobrze. A i jeszcze... Pan potwierdzi mi to, czy jak? Słucham? Jeszcze raz? Pan to potwierdzi jeszcze raz, czy pan to tak, potwierdzi? Tak, ja zadzwonię do pani najpierw w poniedziałek, gdzieś koło 10, 12, nie, no między 10 a 12, jak akurat mogę zadzwonić, po prostu, żeby potwierdzić i tyle. Dobra, okej. A za przeproszenie, bo jeszcze dziewczyna moja się tu podpytuje. Ile pani ma lat? O Boże, 32. O! No muszę zapytać, bo moja dziewczyna tak jakby, no też, wie pani o co chodzi, no. Lekko, no rozumiem, tak. Lekko zazdrosna, ale nie, no to już pani też nie jest najmłodszej daty, no to myślę, że się dogadamy. Dobrze. No. Dobrze, do usłyszenia. Dobrze, do usłyszenia. Dobranoc. Do zwidania. Zawsze zazdrośni jesteście, że ja operuję perfekcyjnym językiem rosyjskim. No, halo, dobry wieczór. I uciekła, bo nie zapłaciłaś. Nie masz jak auta odwalić. Wie pani, co pani wystawiła? Kurwa, proszę cię, X. Pani coś naciska chyba, bo... Dzwonię z Oliksa w sprawie zmywarki. Halo? No, halo. Tak. Pani wystawiła... Tak. Pani... No? Ja chcę ją oddać za darmo. Właśnie dla mnie pani jest trochę podejrzana, wie pani dlaczego? Bo wątpię, żeby, wie pani, no rozumiem, że są dobrzy ludzie, ale wątpię, żeby ktoś zmywarkę za darmo oddawał. Po prostu ja już nie będę naprawiać. No. Jak nie, to jutro syn wywiezie do Pszoka. O, do czego? Po prostu na śmietnik. Do Pszoka. Co to jest Pszok? Na śmietnik. O. No na złom. Kurczę, powiem pani szczerze, że niech pani tego nie robi. Ja jestem jakby jestem zainteresowany. Chciałbym to jeszcze jakby... No i... No może pan ode... Włączona po prostu. Ona nie grzeje wody. Jakby tak oryginalnie. Nie rozumiem. Ile jeszcze pani... raz niech pan powie.
Ile pani. No sprzedaję po prostu, jest uszkodzona. No nie oddam, nie oddam. To... No, gdyby mi działała, to mi się nie opłaca już jej drugi raz naprawić. Jest no. Nieuszkodzona i oddaję ją za darmo. No. A jeżeli nie, no to po co panu teraz chodzi? No nie, no dobra, tylko po prostu myślałem, że to jest jakieś oszustwo z Olixa, bo czasami ludzie oszukują. Nie, żadne, nie, żadne oszustwo. Ja chcę oddać ją za darmo, bo mi się nie opłaca jej naprawiać, a jeżeli ktoś nie zechce, to po prostu jutro wywieziemy ją do Pszoku na złom. No, no tak u nas... Co, chce pan tą... Chce kupić, tylko mówi pan... wie pani dlaczego się pyta? Ale ja nie chcę jej sprzedać, ja chcę ją oddać za darmo, no właśnie, rozumie pan? Ja chcę kupić za darmo, tylko mam pytanie jeszcze takie ostateczne jakby. No. Czy dlaczego pani ma głos jak kaczka? Czy to jest właśnie dlatego myśli, czy to są jaja, czy na poważnie pani oddaje? A dlaczego mnie pan obraża? No to, że pani ma głowę, znaczy, że ma pani głos jak kaczka, to nie jest obraza. Tylko po prostu tak słucha... No ja taki głos mam, więc pan też ma głos jak kaczka. Ja nie będę z panem dyskutować. Do widzenia. No serio, miała głos jak kaczka. No widzowie, miała głos jak kaczka. Dobry wieczór. Dzwonię jakby z reklamacją do państwa. Tak? Powiem tak, no byłem wczoraj z dziewczyną u państwa w pizzerii. Tak? No w skrócie, tak, żeby też nie przedłużać, nie zawracać głowy. Byłem, moja dziewczyna poszła jakby załatwić się do państwa jakby toalety. Aha, czyli pan był na Moniuszki, tak? Tak. To ja podam numer telefonu na Moniuszki, bo dodzwonił się pan na drugi lokal, także ja nie będę wiedziała, o co chodzi. A. To poczeka pani, to niech pani nie podaje numeru, ja se znajdę. Nie ma w internecie, dlatego chcę panu podać. Nie, odmawiam przyjęcia tego numeru telefonu. No to niestety, wie pan, no ja nie pomogę, ja nie mam nic wspólnego z tym niestety. Lokalem, także... No niestety, nie będzie mi pani wciskać numeru do innej pizzerii, tak? Proszę pana, był pan na Moniuszki, chcę podać numer telefonu na Moniuszki, żeby pan powiedział, o co chodzi, bo ja jestem na drugim lokalu, ja nie wiem, o co chodzi. Proszę panią, ale ja nie będę sobie dawał, żeby pani mi podawała numery bez mojej jakby zgody. Ja nie życzę sobie, żeby pani mi jakieś operowała numerami na prawo i na lewo. Ale ja chcę podać numer telefonu na Moniuszki, nie chcę pana telefonu nikomu tak? podawać, tylko numer telefonu do lokalu na Moniuszki. A co to jest? A to jest ta pizzeria tam, gdzie byliśmy wczoraj na Moniuszki? Faktycznie, może... Tak, chcę podać numer telefonu do lokalu na Moniuszki. No tak, ale może ja sobie nie życzę, tak? Żeby pani jakby... No to jeżeli pan nie chce się dodzwonić do lokalu na Moniuszki, no to ja już panu nie pomogę, przykro mi. Po prostu załatwmy tą sprawę tak, niech pani mnie przeprosi i tyle, kończymy temat. Nie, ja nie mam za co pana przepraszać, bo ja nic nie zrobiłam i nie wiem, o co chodzi. Po prostu moja dziewczyna była ze mną w pizzerii wczoraj na Moniuszki, i poszła siku, nie miała czym podetrzeć cipy i no wie pani, no nie zależy mi tak mówić. Po prostu papieru to... Ja dalej nic na to nie poradzę, papieru bo to... mnie tam nie było, ja nie mam nic wspólnego z lokalem na Moniuszki. No papieru toaletowego zabrakło, tak? Niestety, dalej nie pomogę. No ale no niestety, tak jakby to jest reklamacja odnośnie asortymentu kiblowego. Proszę zadzwonić na Moniuszki i tam złożyć reklamację. No niestety, no dobra. Także proszę jakby o zachowanie kultury, proszę mi tu nie podawać żadnych numerów, bo sobie nie życzę, tak? No to jeżeli pan sobie nie życzy, to ja nie rozumiem, dlaczego pan tutaj dzwoni.
Składam reklamację, że moja kobieta wczoraj ze mną... Nie mam nic wspólnego z lokalem na Moniuszki, więc przykro mi, nie pomogę. Moja kobieta wczoraj jadła na Moniuszki z jedną pizzę, poszła do toalety, sobie zrobić... Tak, już pan to mówił, przyjęłam do wiadomości. Dalej uważam, że nie pomogę, bo nie mam nic wspólnego z lokalem na Moniuszki. No to oczekuję przeprosin. Nie, ja pana nie przeproszę, bo ja nic nie zrobiłam. Oczekuję co najmniej na przykład darmowej pizzy, albo jakiś soczek czy coś i ale to wie pan, proszę pójść na Moniuszki, złożyć reklamację i proszę o to poprosić. Ale widzę, że pani nie może powiedzieć na przykład, że okej, tylko pani mi ściska jakieś numery. Nie, nie chcę panu podać numeru, proszę się skierować na Moniuszki i złożyć reklamację. No dobra, ale moglibyście papier do toalety zamontować i by było wszystko okej. Dobrze. Może już jest założone. No, kobieta musiała cipę pod paską podcierać. Nie wiem, nie było mnie tam. No niestety. No dobra, do widzenia. Do widzenia. Widzowie, takie macie pomysły na telefony pojebane.